Wojciech Jama to były krakowski policjant z sekcji do spraw nieletnich i patologii. Jak mówi, do wyboru takiego zawodu przyczyniła się komiksowa postać kapitana Żbika z popularnej w PRL-u rysunkowej serii. Kilkanaście lat temu razem ze swoimi zbiorami komiksów, ale też postaci z Dobranocek i innymi bajkowo komiksowymi gadżetami przeniósł się do Rzeszowa. Jego mieszkanie to prawdziwe muzeum komiksów. Na zasadzie te komiksy otaczają w tej chwili, co odrobinę w kadrze pewnie widać. Jest to przygoda, która dla mnie się zaczęła w dzieciństwie od rysunków, historii obrazkowych komiksów, niestety zmarłego niedawno Bogdana Butenki i trwa do dzisiaj. Kilkaset komiksów pana Wojciecha najpierw trafiło na wystawę do Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam zachwycili się nimi Francuzi. Już wkrótce ponad 100 komiksów będą mogli zobaczyć mieszkańcy Paryża. W Biblioteki Polskiej od 21 listopada do 8 grudnia, a kończy się w równolegle z festiwalem, na który właśnie polscy twórcy są zaproszeni. To jest Salon Bandezine w Paryżu. A tam okazja, by zobaczyć na przykład papciochmiela, gąskę balbinę czy pana hipopopo. Pan Wojciech liczy, że dzięki temu uda mu się otworzyć w Polsce prawdziwe muzeum komiksów. W utworzonym przez niego w Rzeszowie Muzeum Dobranocek na co dzień można spotkać misia uszatka, plastusia, reksia i innych bajkowych przyjaciół.